Przechodzimy do drugiego tematu, bo widzę już sympatyczne i kompetentne oblicze Marka Meissnera, którego zapraszam do nas już do studia wirtualnego. Marku, dzień dobry Państwu. Marek, opowiedz nam o tym, jak to się stało, bo to jest ważne. Ja nie chcę Państwa zamęczać tematem wojny, ale jest to najważniejszy temat, o którym powinniśmy wiedzieć. No i coś tam ważnego się wydarzyło, jeśli chodzi bardzo ważnego, Radku, bardzo ważnego. Proszę Państwa, może zacznijmy od tego, że to coś było poświęcone, było poprzedzone przynajmniej dwumiesięczną akcją decepcyjną. Akcją decepcyjną, która mówiła, będziemy atakować, zaatakujemy Rosjan w rejonie Chersonia. Tam się odbywały te słynne napady hajmarsowe, napady artyleryjskie. Tam ściągnięto przynajmniej dwie brygady podzielone na BGB, czyli batalionowe grupy bojowe. I tam zaczęto tak jakby kontrofensywę, która się bardzo powoli wgryzała w umocnienia rosyjskie, dlatego że Rosjanie tam rozmieścili trzy linie obronne, dobrze flankowane artylerią. Ta artyleria rosyjska jest kiepska, standardowo to jest zasięg do 18-20 kilometrów, ale jeżeli się nawet strzela do pola, czyli do rejonów koncentracji, to niestety można przynieść przeciwnikowi, czyli w tym momencie Ukraińcom, spore straty. I rzeczywiście tak było. Ukraińcy tracili ludzi, powoli wgryzali się w umocnienia rosyjskie. Rosjanie tam ściągali duże siły, między innymi WDW, tą milicję poobijaną DRN, LRN dali na tyły, dawali w rejon Iziumu, dawali w rejon Chersonia, bo tam miało być spokojnie. No więc tam był obszar, gdzie uzupełniano logistykę, tam był obszar, gdzie robiono uzupełnienia, a bito się głównie na południu. Ukraińcy wgryźli się w rejon Dawidowego Brodu, tam były spore straty po obu stronach. Niestety tutaj się okazało, że też i dobrze zaczyna pracować rosyjska artyleria wspomagana przez drony. Potem tych dronów się jednak jakoś Ukraińcy zdołali pozbyć, ale jednym słowem, tam trwał kontredans ataków i kontrataków. Rosjanie byli spokojni. No dajemy sobie radę z tą ukraińską kontrofensywą. Widać, nie była taka silna. Gdzieś około 1 września zaczęły się alarmy, że jakaś koncentracja ukraińska nam tutaj rośnie, nam Rosjanom, rośnie w okolicy Iziumu, w okolicy pozycji iziumskich i kierunku charkowskiego. No ale to właściwie zlekceważono. Dano tam poobijane jakieś grupy batalionowe, łącznie tych grup batalionowych było od 3 do 6, tutaj, że tak powiem, zeznania są sprzeczne i nagle runęła ofensywa. Na początku to w ogóle nie była kontrofensywa, na początku to był kontratak. Można powiedzieć od razu, że Ukraińcy mieli przynajmniej 3 plany. Plan, a właściwie jeden plan trójwariantowy, więc jak mówi doskonały taktyk pułkownik Piotr Lewandowski, to musiał być plan tego typu. Plan A, robimy kontratak, jeżeli ten kontratak się powiedzie, no to wtedy plan C i zamieniamy go w kontrofensywę. Natomiast był jeszcze plan B, jeżeli się nie powiedzie, trzeba będzie przejść do aktywnej obrony. No ale poszedł plan C. Dlaczego? Dlatego, że skoncentrowano tam bardzo duże siły, które bardzo dobrze znały teren, ponieważ tam już wojowały. No to było na północy, bo to były takie kleszcze. Na północy tych kleszczy na kierunku charkowskim były dobrze znane 92. Brygada Zmechanizowana, 113. Brygada Obrony Terytorialnej, na południu była 3. Brygada Pancerna, 25. Brygada Powietrzno Desantowa, Brygada Gwardii Narodowej, czyli tak łącznie 6 brygad, 30 batalionów, w pierwszym rzucie zapewne nie mniej niż 15-18. Ukraińcy zaatakowali w bardzo ciekawy sposób, bo na początku zaatakowali artylerią. Artyleria na obszarze przełamania, który miał 3-5 km szerokości, czyli taki podręcznikowy, zniszczyła, właściwie rozdeptała siły rosyjskie. Potem weszły w to siły pancerne, które dopełniły zniszczenia, ale nie, one nie atakowały. Na początek poszły siły lekkie.
między innymi takie właśnie na Humvee uzbrojone w wielkokalibrowe karabiny maszynowe kalibru 50 na transporterach i tam między innymi to były mieszane siły, tam też były siły międzynarodowe, być może nasi też tam byli. O co chodziło? Ukraińcy w 24 godziny praktycznie przejechali się jak walcem po tych 6 batalionowych grupach bojowych rosyjskich i wyszli w przestrzeń operacyjną. O co szło? O to szło, żeby ominąć jakiekolwiek miejsca umocnień rosyjskie, umocnienia rosyjskie, wyjść w przestrzeń operacyjną i zaatakować rosyjską artylerię, która by mogła przeszkodzić Ukraińcom w dalszym włamaniu. I rzeczywiście tak też się stało. Ukraińcy między innymi przejęli całe baterie artylerii razem z obsługą, które zaskoczone tempem natarcia poszły do niewoli, a to tempo było rzeczywiście, no powiedziałbym, nieomalże, jak tu można by nawiązać do historii mansztajnowskie, bo było 50 km na dobę. I właściwie w tym momencie Ukraińcy całkowicie zwinęli, zrolowali tą kieszeń izjumską. Sytuacja jest taka, że w kilka dób oni doszli tutaj na kierunku charkowskim do granicy, do kozaczej Łopani. Rosjanie musieli opuścić Wowczańsk, musieli opuścić Wielki Burłuk i tutaj praktycznie rzecz biorąc Ukraińcy doszli do Oskiłu na północy, oparli się o granicę. Marku, popastwimy się teraz nad tym, co powiedziałeś, że Rosjanie musieli opuścić, bo jest to po pierwsze wdzięczny obrazek, po drugie pokazuje nam stan, powiedzmy, emocjonalny, taki, to jest rzeczywiście dowód, bo to, że Ukraińcy są mistrzami propagandy wojennej, udowodnili wielokrotnie. Natomiast to, co się działo podczas tego, jak przyjęli tą kontrofensywę, bo tak chyba możemy o niej mówić. To się zamieniło w kontrofensywę i trudno powiedzieć, że Rosjanie przyjęli, bo im się po prostu cały front rozsypał. To było na zasadzie ratuj się kto żyw i ratuj się kto może. I ratuj się kto może aż na linii rzeki Oskił. I rzeczywiście... Jedna rzecz, Andrzej Łomanowski w Rzeczpospolitej napisał wczoraj tak, ukraińska ofensywa pokazała, że wśród Rosjan nie ma chętnych do bohaterskiej walki. Z kolei masowa ucieczka kolaborantów udowodniła, jak bardzo tymczasowo traktowali oni stan rosyjskiej okupacji. Nawet nie opłaciło, bo nie wiem, czy wiesz, że tych kolaborantów teraz przerzucono na południe i uzupełniono nimi stany tych milicji, które zostały, DRN, które zostały bardzo ostro poobijane w czasie ataku ukraińskiego na Dawidowy Brud i wysłano na pierwszą linię. Czyli nie kijem, goto pałką. Udało im się uciec spod noża ukraińskiego. Na północy mają duże szanse trafić na nóż ukraiński na południu. A ja bym to skomentował tak. Tak długo Rosjanie wmawiali Ukraińcom ten nazizm, że Ukraińcy zaserwowali im teraz Mansztajna. A Rosjanami dowodził jak zwykle Woroszyłow. No cóż, znam już twoje poczucie humoru trochę. Zresztą poczucie humoru, które ja tutaj zareklamuję, zawsze reklamuję, bo przeczytałem jednym tchem i cieszę się, że twoje scenariusze się nie zrealizowały, ale tutaj zawiódł sam Putin. One się sprawdzają, ale na Ukrainie, tylko wolałbym, żeby się nie sprawdzały. Natomiast co możemy powiedzieć, Radku, jeszcze naszym słuchaczom o tej ofensywie. Możemy powiedzieć, że w tej chwili artyleria jest bogiem wojny. Ukraińcy najpierw, żeby dokonać przełamania siłami pancernymi, najpierw musieli zniszczyć tą artylerię. I to jest bardzo istotne, bo to znaczy, że jeżeli Rosjanie nie są pod osłoną własnej artylerii i to widać, to oni walczą bardzo kiepsko albo wcale. Duch jest fatalny, przynajmniej taki był na północy. Są przykłady fregingu w armii
rosyjskiej są masowe dezercje, przy czym co ciekawe, te dezercje nie odbywają się wcale w kierunku linii ukraińskich, bo oni się Ukraińców panicznie boją, natomiast odbywają się w kierunku Rosji centralnej. Oni po prostu uciekają do Rosji, przy czym z kanałów na Telegramie, które wertuję, to wychodziły takie kwiatki jak oficer rosyjski, który mówił, gdzie jest nasza żandarmeria, dlaczego ona nie działa. U mnie z batalionu zniknęło 30 ludzi. No, cała kompania zniknęła. Bardzo interesujące, tak. I o co chodzi? Oni się ładują zrobionymi rozkazami wyjazdu. Marku, jeszcze chciałbym, bo to jest akurat po rosyjsku, to nie wszyscy to mogą zrozumieć, więc nie puszczę, nie widziałem jeszcze takiego z napisami klipu, ale też bardzo ciekawe wyemitowano nagrania. Ukraińcy uruchomili infolinię dla dezerterów. Ci, którzy chcą się poddać, mogą dzwonić i zresztą dzwonią. Ukraińcy potem przekuwają na amunicję propagandową. Oczywiście, i tylko się pytają, czy ich nie będą tam rezać i jak to będzie wyglądać, gdzie oni mogą się zgłosić. I taki sympatyczny, bardzo spokojny Ukrainiec tłumaczy. Bardzo dobrą ruszczyzną zresztą, tak, żebyście się nie bali. I co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że on im mówi, dostaniecie jeść. I to bardzo dobrze działa, ponieważ widzisz, milicja DRN się zbuntowała, ponieważ powiedzieli, że od 3 dni nie mieli nic do jedzenia, jest taki klip, i wyłapali wszystkie psy i koty w okolicy. Do tego doszli. No to chyba bardzo dobrze pokazuje, na jakim etapie jesteśmy. No ale cały czas jednak... Żeby było ciekawiej, Radku, jeszcze mamy 2 ciekawe informacje. Prawda? Imperium rosyjskie miało się rozciągać od oceanu do oceanu, od Władywostoku po Lizbonę, prawda? I do tego były specjalne szykowane jednostki. Na przykład brygada numer 200 strzelców zmotoryzowanych miała działać w Arktyce, prawda? Miała działać w Arktyce. No i taki pech tej brygady już nie ma. No została przerzucona na front, rozumiesz, południowy, częściowo na front północny, bo wyodrębniono z niej 2 BGB, czyli 2 batalionowe grupy bojowe. No i jedna poniosła duże straty na froncie południowym, a druga została rozdeptana na froncie północnym. No i nie mają Rosjanie arktycznej brygady. A teraz bardzo ciekawa historia. Boimy się, prawda? Boimy się rosyjskich sił atomowych, nie? Boimy się, nie? Zaatakują, nie? No to ciekawego bardzo jeńca mają teraz Ukraińcy. Złapali mianowicie podoficera. Tenże podoficer, który wydawał się na początku zwykłym podoficerem z mechu, okazało się, że jest, uwaga, rakietowcem z 42. Brygady Sił Strategicznych w Niżnym Tagile, czyli bardzo prestiżowej jednostki, która ma na wyposażeniu rakiety Sarmat z głowicami atomowymi. I tego człowieka zwerbowano, a właściwie zrobiono z niego przymusowego ochotnika i wysłano na Ukrainę na wojnę. Czyli znaczy, jeżeli podbierają z sił strategicznych, to oznacza, że naprawdę sytuacja jest taka, że muszą wybierać z dna beczki, bo oni podcinają gałąź, na której siedzi ich odstraszanie strategiczne. Zabranie rakietowca i zrobienie z niego zwykłego sierżanta, no to jest tak trochę słabe. A to jeszcze może potwierdzać takie plotki, informacje, powiedzmy nie do końca potwierdzone o gotowości tych sił strategicznych. Mianowicie wynosi ona 40%. Co to jest 40%? To znaczy, Radku, że jak odpalimy 10 sarmatów, to polecą 4. A bywa, że lecą w różnym kierunku, prawda, te zepsute. No, może na przykład się przydarzyć, że polecą nie tam, gdzie trzeba, Moskwatorze Krasiwy i Garot, prawda? Polecą nie tam, gdzie trzeba, no, eksplodują na własnej ziemi rosyjskiej i cóż by to było. Ale taka jest podobno gotowość bojowa, to może tylko złe języki tylko mówią.
Natomiast już zupełnie niezłe języki mówią o takiej akcji ukraińskich sił specjalnych, która miała miejsce właśnie na tymże froncie północnym kilka dni temu. Ukraińcy wyprawili się na polowanie i cóż zgarnęli? Zgarnęli posterunek wojsk walki elektronicznej, cały, z wyposażeniem, wóz dowodzenia walką radioelektroniczną, dwa kompletne zestawy, na przykład kompletny jeden RU-257, nóweczka taka prościutko z fabryki, przenośny zestawik antydronowy z zakłócaniem, no i plus jeszcze jakiś zestaw prototypowy do zakłócania łączności, ponoć satelitarnej. No jak to mówią w niektórych kreskówkach, lodzio miodzio. Myślę, że sojusznicy z Ameryki bardzo się ucieszą, bo pewnie dostaną to w prezencie w zamian za nowe hajmarsy albo rakiety, albo tego typu rzeczy. Ciekawe są zdobycze w ogóle na kierunku... Marku, a powiedz jedną rzecz tylko, jak to jest, jeśli chodzi o współczesne wojny? Czy to jest taki standard rzeczywiście, że mamy jakieś... Znaczy wiadomo, że jakby ta wojna jest pod wieloma względami bezprecedensowa, jeśli chodzi o XXI wiek. Ale w ogóle, jeśli chodzi o znane ci wojny, a wiem, że jesteś przecież nie tylko pasjonatą, ale też umiesz o tym opowiadać, jakbym przynajmniej współczesnego Sienkiewicza słuchał i czytał. Opowiedz mi tylko jedną rzecz. Czy to jest takie normalne rzeczywiście, że front się przesuwa z jednego obszaru na drugi i te wszystkie... Wszędzie ustają tam i niech sobie leżą, bo my musimy uciekać. To nie jest normalne. Ja ci opowiem jeszcze ciekawszą historię. Jest pierwsza armia pancerna, pierwsza armia gwardii, prawda? To jest w ogóle coś niesamowitego, ochrona Moskwy, pierwsza wchodzi w grę dywizja pancerna, tam jest słynna dywizja Kantenmirowska, czwarta pancerno-zmechanizowana. Tam jest słynna dywizja Tamańska zmechanizowana, właściwie to już Kantenmirowska ma status dywizji pancernej, no i co się stało? Czołgi, ona była wyposażona w T-80U, takie zmodyfikowane T-80 i te czołgi jakoś tak zostały nie wysadzone, po prostu opuszczone przez załogi na froncie Iziumskim. Co się stało? Zabrakło paliwa. Zabrakło paliwa, ponieważ rozkazy przerzucały czołgistów z miejsca na miejsce, oni jeździli kompletnie bez sensu, aż się paliwo wypaliło, goriuczjewo nie, i trzeba było resztę drogi odbyć na piechotę w odwrotnym kierunku. Powiem ci tylko jedną rzecz i państwu. Ukraińcy podsumowali tę wielką ucieczkę jednym takim pięknym słowem, bardakista. Bardak to jest burdel. No cóż, chyba każdy wie, jak tak to interpretować. Więc Marku, bardakistan istotnie, takie rzeczy nigdy nie powinny zostawać. Jeżeli zostawia się wozy łączności z modułami kryptograficznymi niewymontowanymi, to znaczy, że już naprawdę uciekamy w ostatniej chwili na zasadzie, koledzy, oni tu będą za pół godziny, przepraszam, uciekać. Ale to akurat ważny element, moim zdaniem, chciałbym, żebyś to wytłumaczył i to już naprawdę proszę cię, żebyśmy potraktowali to jako ostatni wątek. Z jednej strony mówiłeś o operacji... ...łączności wojska. To znaczy żadna łączność w obecnych realiach walki nie jest łącznością clearem, czyli łącznością otwartą. Bo wiadomo, że po drugiej stronie siedzą takie łebskie chłopaki od przechwytywania łączności. To też tą łączność się szyfruje. Jest tak zwany hooping, czyli skakanie po kanałach. Wszystko po to, żeby nasza łączność była jak najbardziej hermetyczna dla nieprzyjaciela. A tutaj jak na tacy wystawiono wszystko. Teraz praktycznie rzecz biorąc, za 2 miesiące, jeżeli rozłamią to ludzie z NATO, a myślę, że już rozłamują, to całą łączność armijną Rosja może wyrzucić do kosza. No to właśnie chciałem usłyszeć od ciebie jako od eksperta, którego najbardziej lubię słuchać i mam pełne zaufanie dla twoich diagnoz i dziękuję ci też za twoje dykteryjki. Wojna jest straszna, ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście
Ruski niedźwiedź właśnie gdzieś się zbliżył do płota. Ja bym przestrzegał przed, bo tutaj teraz jest taka u nas taka euforia, że tak jakby Ukraińcy już pokonali Rosjan. Przestrzegam przed niedocenianiem Rosji. Oni co prawda dostali straszliwe lanie, ale żeby usiedli do stołu rozmów, potrzebne byłoby jeszcze drugie takie lanie na kierunku południowym. A i to, jak znam rosyjską dyplomację, polegałoby na tym, że usiedliby do stołu rozmów, żeby spróbować przy tymże zielonym stoliku uzyskać to, czego nie uzyskali w polu. Także walka będzie trwała na to. Walka będzie trwała. Marek będzie wytrwale dalej relacjonował. Dziękuję Ci bardzo, Marku, za dzisiejszą wizytę. Zapraszamy już wkrótce. Cieszę się, że możemy akurat taki moment tej wojny razem słuchać, jak go odmalowujesz. Dziękuję. Marek Meissner, autor, analityk i autor jednej z moich ulubionych książek, Czas straceńców, szczególnie w czasie wojny. Warto naprawdę, myślę, że każdy zrozumie, Marek tak pisze, czyli najlepiej jak można, tak żeby mądry się nie obraził, a głupi wszystko zrozumiał. To jest moim zdaniem najlepsza opcja. Marek Meissner, dziękuję serdecznie. To jest Reset Obywatelski.